Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Znów się spotykamy, aby poświęcić kilkadziesiąt minut na bliskie spotkanie z branżą TSL. Dziś pokażemy. Następne wspomnienia ze zlotu Master Truck. Kolejną drogową przestrogę. Porady i wyjaśnienia ekspertów. Pomysły Volvo na działanie firmy transportowej. Ruszamy! Poruszać się dziś będziemy między pomysłami na przyszłość, a wspomnieniami. A co przyniesie stroboskop? Zobaczmy. Właśnie musisz zrobić obowiązkowe szkolenie okresowe? Teraz możesz je przejść w dowolnym miejscu na własnym komputerze albo smartfonie z dostępem do internetu. Taki kurs jest całkowicie legalny i, co ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczny, bo unikasz bezpośredniego kontaktu z innymi. Wystarczy na stronach internetowych Na Osi lub MasterTrack albo na naszych profilach facebookowych kliknąć w link Szkolenia okresowe online i zapisać się na kurs. Wykłady prowadzone są na żywo, a prowadzącemu je ekspertowi można zadawać pytania. Po Brexicie Wielka Brytania ma ogromny problem z brakiem kierowców zawodowych, więc tamtejszy rząd wprowadził tymczasowe złagodzenie przepisów o przewozach kabotażowych w Zjednoczonym Królestwie. Od końca października do 30 kwietnia 2022 roku przewoźnicy spoza Wielkiej Brytanii mogą w ciągu 2 tygodni od wjazdu z ładunkiem na jej teren wykonywać dowolną liczbę przewozów kabotażowych. Po upływie 14 dni podjęcie kolejnych takich przewozów jest możliwe, jeśli pojazd opuści terytorium Wielkiej Brytanii i pojawi się tam znowu z kolejnym ładunkiem dostarczanym w ramach przewozu międzynarodowego. Takie rozwiązanie stanowi próbę wyjścia z trudnej sytuacji wyspiarzy, ale jest też odpowiedzią na oczekiwania wielu firm transportowych, także z Polski. Kosztująca niemal pół miliarda złotych operacja zastąpienia Viatola przez Etol ostatecznie się dokonała. Nowy system poboru opłat Meta samodzielnie króluje na drogach już ponad miesiąc. Jakie są pierwsze wrażenia? Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że w systemie zarejestrowano ponad 1 000 000 pojazdów. Ale wpływy są niższe. Różne szacunki mówią o spadku pomiędzy 30 a 40%. Lawinę oburzenia wywołuje aplikacja, o której mówi się, że ma słabą funkcjonalność i nieintuicyjną obsługę. Pada też zarzut, że zmusza się kierowcę do absorbowania podczas jazdy uwagi telefonem, co przecież jest zabronione. W sumie chyba można się było spodziewać, że wprowadzony na chybcika system nie będzie należycie działał. Dwadzieścia 7 lat temu, 14 listopada 1994 roku, rozpoczęła się regularna komunikacja Eurotunelem. Jest to licząca 50 km długości przeprawa zbudowana na głębokości od 45 do 70 metrów pod dnem kanału La Manche, którą tworzą 3 tunele, 2 jednokierunkowe i położony między nimi techniczny. Budowa Eurotunelu pochłonęła według cen z drugiej połowy lat 80. minionego wieku ponad 4,6 miliarda funtów. Pociągi przewożące pasażerów, auta osobowe i ciężarówki pokonują dystans pomiędzy terminalami w 35 minut, znakomicie skracając czas połączenia pomiędzy kontynentem a Wyspami Brytyjskimi. Producenci ciężarówek już od dawna nie ograniczają się tylko do dostarczania aut. Popatrzcie, co proponuje Volvo.
czwarte targi rozwiązań transportowych Volvo for Poland to ceniona impreza wystawiennicza prezentująca potencjał technologiczny tego szwedzkiego koncernu. Na tę okoliczność Volvo Trucks Polska przygotowało ponad 50 pojazdów w różnych aranżacjach nadwoziowych, tor poślizgowy oraz szereg innych atrakcji. Dzisiaj spotykamy się na czwartej edycji targów For Poland. For Poland to strategia Volvo Trucks w Polsce promująca wsparcie dla polskich firm transportowych. Przy okazji tych targów prezentujemy zawsze naszym klientom nowości. Wśród nich prym wiodły pojazdy elektryczne, które są już faktem na polskich drogach, choć na razie to tylko wersje dystrybucyjne, budowlane i komunalne. W trakcie eventu można było je osobiście przetestować. To wszystko jest zasilane prądem. Nawet jeżeli popatrzymy na tą śmieciarkę, którą dzisiaj mamy, to nawet obsługa tej śmieciarki jest przy użyciu energii elektrycznej. Samochody mają pojemność baterii 265 kWh, no a czas ładowania to w zależności od ładowarki do 10 godzin i zasięg 200 km. Ale spokojnie, to pojazdy stricte miejskie. Volvo Trucks ma już w zanadrzu bardziej dalekobieżne samochody ciężarowe. W planie mamy również ciężkie pojazdy, ciągniki siodłowe FM i FH, elektryczne. Pojawią się one w przyszłym roku, jeszcze ich dzisiaj tutaj nie ma, natomiast też już o nich mówimy. Okazuje się, że to najlepsza droga do zbudowania rynku. Gdyby czekać, aż klienci pokonają swoje obawy, można się nie doczekać. A środowisku pomóc trzeba tu i teraz. Zwłaszcza, że już są chętni. Na koniec tego miesiąca będziemy mieć 5 takich pojazdów zarejestrowanych, ale też mamy podpisane listy intencyjne na kolejne dostawy. Może to niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć. Kolejnym krokiem będzie pokonanie bariery cenowej i sieci ładowania. Te samochody są droższe niż samochody diesla i to jest kolejny krok, który chcielibyśmy osiągnąć, wprowadzając te samochody, wywrzeć presję, aby zrobić dofinansowania, tym razem już nie do samochodów osobowych, ale ciężarowych. My w naszych serwisach dajemy możliwość doładowania tych ciężarówek, natomiast zawsze tutaj jednak klient musi też na swojej bazie zadbać o tą infrastrukturę. Pamiętajmy, że takie same początki miało zasilanie paliwami ropopochodnymi. Berta Benz w trakcie słynnego rajdu nie kupowała nafty na stacji paliw, ale w aptece. Bardzo rewolucyjnym eksponatem targów była zdalnie sterowana ciężarówka. Za pomocą pilota kierowca może kierować pojazdem, będąc poza kabiną. W niektórych sytuacjach, gdy kierowca musi wchodzić i wychodzić z kabiny, takie sytuacje możemy pominąć, sterując w ogóle pojazd poza kabiną. Na przykład podjeżdżając gdzieś, czy parkując pojazd w miejscach, gdzie jest bardzo trudno zaparkować, prawda, używając tylko lusterek na przykład. Ale to nie wszystko. Dzięki temu rozwiązaniu można wykonywać szereg prac, zwłaszcza pojazdami specjalistycznymi, nawet w pojedynkę. Jak widać, Volvo Trucks to nie tylko ciężarówki, ale i robotyka. Ciekawe, co koncern pokaże za rok. Propozycje Volvo są bardzo interesujące. A z nami są już Dariusz Krzewski z firmy Prawo i Transport i komisarz Tomasz Kukułka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, którzy będą wyjaśniać Wasze wątpliwości. Witam Panów. Pani Dominika z Jaworzna napisała tak. Zdaję sobie sprawę, że każdy kierowca powinien to wiedzieć z racji posiadania prawa jazdy. Ale ostatnio natknęłam się na sytuację, że na skrzyżowaniu policjant kierował ruchem. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, jak się zachować. Proszę o najważniejsze wskazówki, co robić i jak zachować się w takiej stresującej sytuacji. Tomku, podpowiedz pani Dominice, jak ma się zachowywać. Rzeczywiście w dobie coraz bardziej nowoczesnej infrastruktury drogowej, oznakowania i sygnalizacji świetlnej, napotkanie policjanta kierującego ruchem to dość rzadki widok. Kierowcy tak bardzo przyzwyczaili się do sygnalizacji świetlnej, że część z nich, widząc na skrzyżowaniu policjanta w białej czapce i rękawiczkach, panikuje i faktycznie nie wie, jak się zachować. Dlatego pytanie pani Dominiki jest jak najbardziej na czasie, bo przecież w każdym momencie możemy spotkać na drodze taką sytuację związaną z zatorami drogowymi czy też wypadkiem i w takim momencie policjanci mogą na zwyczajnym świecie podjąć decyzję o tak zwanej ręcznej regulacji ruchem. W
Wbrew pozorom te sygnały są bardzo proste. Wystarczy patrzeć na postawę policjanta, która informuje o tym, czy możemy wjechać, czy też nie. Pamiętajmy, patrzymy wówczas na tak zwaną linię barków. Gdy policjant stoi do nas przodem lub tyłem, jest to sygnał, który zakazuje wjazdu. Nie możemy wjechać na skrzyżowanie i przejechać za policjanta. Natomiast kiedy stoi do nas bokiem i widzimy bok policjanta, sygnalizuje to to, że kierunek, w którym się poruszamy, jest po prostu otwarty. Dodatkowo należy zwracać uwagę, że gesty nadawane rękoma przez policjanta, które mogą też nakazywać, Dodatkowo należy zwracać uwagę, że gesty nadawane rękoma przez policjantów mogą nakazywać na przykład przyspieszenie, zatrzymanie lub też wskazuje kierunek jazdy, w którym możemy jechać. I co bardzo ważne, pamiętajmy o tym, że polecania wydawane przez policjanta regulującego ruchem mają bezwzględne pierwszeństwo przed znakami świetlnymi czy też znakami drogowymi i dotyczą wszystkich uczestników, również pieszych. Dziękuję. A teraz sprawa pani Wandy Zgiżycka, która jest inwalidką i opisuje taką sytuację. Wsiadłam do autobusu prywatnego przewoźnika. Kierowca kazał mi zapłacić za przejazd cenę normalnego biletu. Gdy powiedziałam, że przysługuje mi ulga, usłyszałam, że nie u niego. Czy to zgodne z przepisami? No, bardzo nieładnie zachował się pan kierowca. Oczywiście nie jest to zgodne z przepisami. Reguluje to ustawa z 1994 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, jeżeli dokonywany jest przewóz regularny, czyli przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu z określonymi stałymi trasami. Przewoźnik ma obowiązek stosować ustawowe, określone właśnie w tejże ustawie, ulgi. Trzeba zaznaczyć, że ulgi nie obciążają przedsiębiorców, gdyż dopłaty uzyskują oni z Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję naszym ekspertom. Z łatwością znajdziecie ich na YouTubie i tam też zadawajcie pytania. A teraz czas na małą przerwę. Zaraz po niej zobaczycie. Kolejną relację ze zlotu MasterTruck. Jeszcze jedną przestrogę przed głupotą. Wracamy za moment. Teraz pora na kolejną odsłonę cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Zobaczcie. W roku 2020 mieliśmy w Polsce 23 540 wypadków drogowych, a życie straciło w nich 2491 osób. Statystyka pokazuje spadki wobec poprzednich lat, co może budzić lekki optymizm, ale z całą pewnością nie powinno być powodem do zaniechania działań prewencyjnych. Bo przecież każda śmierć na drodze to zupełnie niepotrzebna tragedia, a każde zdarzenie drogowe wywołuje określone skutki, także te materialne. Powie ktoś, że przecież wszyscy jesteśmy ubezpieczeni, więc przynajmniej straty finansowe można jakoś wyrównać. Owszem, mamy polisę, rozmaite towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusz gwarancyjny i po jakichś przepychankach odszkodowanie wywalczymy. Trudniej będzie dochodzić swego, jeśli będziemy mieli do czynienia z roszczeniem regresowym, czyli takim, w którym wszystkie koszty likwidacji szkody pokrywa sprawca. Dzieje się tak w 5 przypadkach. Kiedy sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa, prowadził pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zbiegł z miejsca zdarzenia drogowego, prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień lub wyrządził szkodę umyślnie. A teraz już czas na naszych komentatorów. Andrzej i Romek, zaczynajcie. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Na Osi, w cyklu Nie zabijaj, nie da się zabić. Jest ze mną Andrzej Wachowski, jak zwykle. I razem spróbujemy przeanalizować sytuację drogową, którą za chwilę będziecie mogli z nami obejrzeć. No i jak oglądacie, to wy swoje, ja wy swoje. Także zapraszam do oglądania. Zapraszamy do oglądania. Oj, Boże Święty. Nic nie widzimy, a sypiemy. Ile fabryka dała i później coś takiego się dzieje. No, ten samochód, co tam stał na lewym pasie, no, stał awaryjne, miał włączone. Coś się popsuło i tutaj tak, no brak widoczności, no jest mgła po prostu. No strasznie to wygląda i... Bardzo nieprzyjemna sytuacja.
przy takiej mgle rozwijanie nadmiernej prędkości może doprowadzić właśnie do takich no, dość chyba tragicznych skutków, bo tu przypuszczam, że uderzenie w tył mogło spowodować u pasażerów czy kierowcy tego pojazdu poważne uszkodzenia kręgosłupa na odcinku szyjnym. Bo to zwykle tak się kończy, uderzenie w tył. Tutaj ten kierowca właśnie co szybko jechał, spanikował, bo on by wyhamował za tym czerwonym, nie byłoby problemu. A druga sprawa, masz dużo zielonego tam między pasami, mógł pójść na to zielone. Po to to zielone tam jest, bo to widać, że to chyba Stany Zjednoczone. Tak, to są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, po to to zielone tam jest, że można tam, dlatego nie ma tych barier, po prawej stronie są, po lewej nie ma, że mógł sobie wpaść na zielone, nie hamując, przejechać kawałek i ominąć. No. On tak się zachowywał, jakby chciał na to zielone wjechać, bo w tym momencie widać, że jakby no, to on skręca. On nie chciał. On po prostu nie chciał w tego czerwonego uderzyć. I nagle wpadł na ten pas i chciał wyprostować i teraz zobaczył w ostatniej chwili, dlaczego ten czerwony hamował. Tak jest. A to jest po prostu nadmierna szybkość w mgle. No i tak się właśnie skończyła ta szalona jazda trochę tego... Pana coś za szybko on trochę jechał. Za szybko, to biorąc warunki atmosferyczne, bo tutaj była mgła i po prostu szybkość i mgła, no szybciej jechał niż myślał. No to nie jest śmieszne, bo to było naprawdę, no było uderzenie, jak widać te samochody są dobrze zrobione, bo jakby klatka kierowcy po prostu nie była uszkodzona, no ale samo uderzenie też, nie wiem co tam się stało, ale to było straszne. Także jak jeździcie we mgle, to u nas się też często zdarza, mgły się też zdarzają, po prostu noga z gazu. Trzeba przewidzieć, że coś może wyrosnąć, nawet drzewo może wyrosnąć na tym pasie. Ja już nie mówię o stojącym popsutym samochodzie, bo też się takie rzeczy zdarzają. Czy ktoś coś, jakiś ładunek zgubi, też będzie leżało. Także że noga z gazu, nie widzimy daleko, nie wiemy, po prostu jedziemy tak, taką szybkością, żeby zdążyć się zatrzymać, lub ominąć. To się ładnie nazywa, to stosujmy prędkość do warunków atmosferycznych. Dokładnie. I do warunków ruchu, jaki panuje na danej drodze. Tak jest. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak ta, którą oglądaliśmy. Taki solidny pocałunek w czwóreczkę to. Tak. Miejmy nadzieję, że tam wszyscy przeżyli i są cali zdrowi. No, a my co? A my oczywiście zapraszamy was do kanału naszego na portalu YouTube. Tam możecie nam dać lajka. Tam możecie zasubskrybować nasz kanał i wyrażać swoje opinie o tym, o czym my mówimy, czy zgadzacie się z nami, podzielcie, czy nie. Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami, także śmiało do nas pisać. A ja zapraszam do programu Na Osi już za tydzień i do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Będziemy na pewno, to zobaczymy. Ta tematyka powróci w następnym odcinku. Już za chwilę zlot Master Truck, ale najpierw posłuchajcie jeszcze, co szykujemy do następnego odcinka. Zobaczycie w nim. Ciąg dalszy wspomnień ze zlotu Master Truck. Jeszcze jedną przestrogę prosto z drogi. Porady i wyjaśnienia ekspertów. Zajmiemy się ciekawą sprawą. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie możecie zapoznać się z wieloma branżowymi ciekawostkami i nowinkami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Powoli zbliża się 18. międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Truck Show 2022, ale dziś wrócimy do ostatniej edycji festiwalu. Wyjątkowość 17. spotkania polegała na najwyższej frekwencji wśród wystawców i zwiedzających. Wielu z nich było pierwszy raz, często po kilku nieudanych próbach. Inni przybyli do polskiej Nowej Wsi pod Opolem, bo ograniczenia w ruchu turystycznym zatrzymały ich w Polsce. Szkoda, że na zlocie nie można było zrealizować bonów turystycznych,
byłoby nas wtedy ze 200 tysięcy. Określenie pierwszy raz padało często z ust zwiedzających, ale i wystawców. Przykładem był klub motocyklowy Honda Goldwing Polska, który był nowością na Mastertracku. Co mają wspólnego motocykle z ciężarówkami? Niech odpowiedzą na to pytanie sami motocykliści. No super wrażenia, ponieważ ja jestem miłośnikiem motoryzacji, kocham pojazdy, mam sam jakiś tam terenowy samochód i to jest mój motocykl, mam inne motocykle i dlatego chciałem obejrzeć, popatrzeć na te dzieła sztuki, które wykonują inni fachowcy. Pasjonata zawsze miło posłuchać, zwłaszcza że nadaje na tych samych falach jak tuningujące ciężarówki. Te ciężarówki są bardzo, jak zauważyliśmy, pomalowane, jedne tak, drugie tak. Jak wiecie, te wszystkie Goldwingi to są Honda Goldwing, a każdy wygląda inaczej, bo każdy jest inaczej pomalowany, inaczej ozdobiony. No jestem za tym, żeby było takie wydarzenie, bo ludzie muszą zobaczyć te pojazdy. Ci, którzy uczestniczą w tym całym procesie tych pokazów i ci właściciele tych ciężarówek, ci kierowcy, oni to przeżywają, oni to kochają, tak samo jak my kochamy swoje motocykle. Czyli znajdujemy podobieństwa między motocyklami a ciężarówkami. To tak samo silna pasja. A czym różnią się fani Hondy Goldwing od innych motocyklistów? To nie prędkość czy głośny wydech. Podejrzewam, że wygoda pasażera, szczególnie naszych kobiet, które mają po prostu luksus tu z tyłu, jadąc z nami. To jest motocykl, pierwsza rzecz, bardzo cichy. Tu można słuchać muzyki podczas jazdy. To jest motocykl bardzo komfortowy. A do tego bezpieczny, pomimo sporej wagi, wymagającej pewnej wprawy w prowadzeniu. To jest motocykl bardzo dobrze wyważony. Bardzo łatwo się go prowadzi, wbrew pozorom, na jego ciężar, bo moja Honda waży 420 kg w stanie zatankowanym po prostu. Do tego dołączając dwie osoby, które średnio, załóżmy 100 kg, więc jedzie 600 kg na dwóch kółkach. To prawie tyle, ile waży dwudrzwiowy Smart pierwszej generacji. Równie ciekawe jest spotkanie fanów Hondy Goldwing na drodze. Kierowcy ciężarówek, którzy nas znają i obserwują naszą jazdę na drodze, no nie jedziemy nigdy chmarą, tylko jedziemy na mijankę tak zwaną. No widząc taką kawalkadę kilkunastu motocykli, pozdrawiamy się, mamy CB radia, więc pozdrawiamy się i szanujemy się na drodze, to jest najważniejsze. I za to szanujemy Was i Wasze motocykle. Klub Hondy Goldwing Polska uświetnił tegoroczną edycję Mastertracka. Przepiękne motocykle przejechały w konwoju przez Opole, zachęcając do odwiedzania 17. edycji Mastertracka. A wieczorem, gdy ciężarówki odpaliły swoje światła, Goldwingi nie były gorsze. Pokazały niewidoczne za dnia lampki i światełka. I to się nazywa tuning na małej powierzchni. Nic dziwnego, że Mastertrack ponownie zadziwił. Podobało się wiele rzeczy. Wszystko, po trochu. Kolorystyka, wyposażenie, po prostu wszystko, co jest związane z ciężarówkami ogólnie. Przyjechałem z córką, córka mnie namówiła, bo córka od 4 roku życia jeździ ze mną w każde wakacje, no i mając 12 lat umie już prowadzić cały skład. Sprawdza się więc porzekadło, że pasję wynosi się z domu. Powodzenia, Paweł. Piękne motocykle i piękne ciężarówki przyciągają przedstawicieli kilku pokoleń. Co roku coś ciekawszego tutaj człowiek może spotkać, nie? Faktycznie warto przyjechać. Także czekam też na syna i na wnuka, bo ja przyjechałem wcześniej, żeby się rozejrzeć w temacie i faktycznie jest to coś pięknego. Opinia Adama jest tym cenniejsza, że miał on pewne porównanie oparte na własnym doświadczeniu. U nas w naszej gminie co roku jest też taki zlot robiony, ale to w porównaniu do tego, co się tu dzieje, to jest tam pryszcz, nie? No tutaj to jest coś niesamowitego, nie? Można dla koneserów aut i ten jest na czym oko zawiesić i na co popatrzeć. Dziękujemy Adamie za te słowa uznania. Na pewno przekażemy je organizatorom. Jeszcze inni przybywali w powiększonym składzie rodzinnym. Dobrze całkiem. Fajnie. Pierwszy raz jestem pod wrażeniem, muszę przyznać. Ja syn, tato, teściu, bratanek. Siostrzeniec, przepraszam. Jeszcze nie potrafię nic polecić, bo dopiero wszedłem. Jesteśmy pierwszy dzień. Na razie zbieramy wrażenia, a pod koniec dnia przyjdzie czas na refleksję.
Już widzę po waszych minach, że tą refleksją będą plany na przyszłoroczny Master Track. Zabierzcie swoje żony, bo silnych rodzinnych ekip potrzeba także do konkursu Pchnij, ciągnij. Zabawa polega na manewrach ciągnikiem siodłowym w parze. Ona ciągnie, on pcha i po chwili kilkutonowy pojazd rusza w wybranym kierunku. Sukces w tej dyscyplinie polega na zsynchronizowanym ciągnięciu i pchaniu traka i wykorzystaniu niskich oporów toczenia, opon i łożysk. Brak wzajemnej widoczności zawodników powoduje, że liczy się albo silny głos, albo znajomość swojego partnera. Wszystkim uczestnikom tych zmagań gorąco gratulujemy. Podobnie jak kolejnym zwycięzcom w konkurencji najpiękniejszych ciężarówek. Tegorocznymi laureatami nagród zostały m.in. Scania z firmy Adbocian, Mercedes-Benz Actros z przedsiębiorstwa Kichler, Scania należąca do Timo Mike, Scania z Waldau Trans oraz znana i lubiana Scania Nostalgia. Gratulujemy! Zabawowy charakter zlotu nie przeszkadza stowarzyszeniom przewoźników, takim jak Polska Unia Transportu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych czy Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego w patronowaniu i popieraniu Master Tracka. Organizacje te, znane na co dzień z zajmowania się problematyką transportu, chcą przez 3 dni w roku, abyśmy zapomnieli o branżowych troskach i same ich nie poruszają. A co robią ich przedstawiciele na zlocie? Bawią się jak inni. Super impreza, naprawdę. No, przyjechałam z synem i z mężem, chodzimy, na razie oglądamy, patrzymy, jakie będą atrakcje. Jest naprawdę fajna zabawa. Master Track jest naprawdę niesamowitą imprezą. Jest tu rzesza osób, które pasjonują motoryzacja przede wszystkim. Z roku na rok, bo jest to mój drugi przyjazd na imprezę, widzę, że coraz więcej jest ludzi, coraz więcej jest osób wystawiających się, coraz szersza oferta. Myślę, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej. Też mamy takie przekonanie i dlatego serdecznie zapraszamy na kolejny Master Track w 2022 roku. Już wkrótce podamy datę, dlatego bądźcie czujni i wypatrujcie terminu w naszym programie lub na naszej stronie internetowej. A teraz sięgnijmy do wspomnień z Master Track Show 2021 i skoczmy na zlotowy koncert. Give me some sex, rock and roll.
nobody, and I give you more. Give me some sex, drugs, rock and roll. I give you more. I wanna know. I got to live and roll and soar. Give me your body. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.